Was serdecznie, kochani, w czym? W grudniowym otwarciu pudełeczka Shiny Box. Ja już tak się troszeczkę tutaj ogarnęłam, jeżeli chodzi o, powiedzmy sobie, taki domowy, okołoświąteczny klimat. Jak zresztą możecie zauważyć w tle. Tak tam. Z góry Was przepraszam, jeżeli będę się patrzała w podgląd, ale nie jestem przyzwyczajona do nagrywania z podglądem, więc generalnie proszę Was o to, abyście mi wybaczyli, jeżeli będzie miała miejsce taka sytuacja, że będę co chwilę zaglądała w ten podgląd. Ja Wam już pokazuję, jak wygląda grudniowe pudełeczko Shiny Box. Jak widzicie, grudniowe pudełeczko Shiny Box ma takie mega świąteczne kolory, właśnie biel, czerwień i odrobinkę zielonego oraz tutaj, jak widzicie, taką śnieżną, śnieżynkową otoczkę. Ja również paznokciami się próbowałam wpasować w ten oto właśnie czerwony, świąteczny klimat, więc już Wam pokazuję, co znajdziemy w środku. Sama jestem ciekawa, co Shiny Box postanowił sprawić swoim subskrybentom w grudniu. Po odpakowaniu to pudełko wygląda w taki sposób, tutaj z tyłu jest zielone, mega mi się podoba to pudełko i na 100% je do czegoś wykorzystam. Akurat w Shiny Boxach bardzo mi się podoba to, że właśnie te pudełeczka zawsze są bardzo fajnie wykonane i zawsze można je użyć po prostu do przechowywania innych rzeczy. Jeżeli chodzi o zawartość, to oczywiście kartka. Kartka, która zawiera w sobie informacje, co tak naprawdę w tym pudełku się znajduje, ale ja jeszcze na nią nie patrzę. I tutaj mamy w środku, o, jakaś książka w ogóle mega, patrzcie. Książka Biolik. I tutaj jest dużo informacji dotyczących różnych produktów, więc śmiem przypuszczać, że być może w pudełeczku również znajdzie się coś z tej firmy. I teraz już przechodzę do odpakowania tego razem z Wami. No i oczywiście pokażę Wam tak szybciutko, jak to pudełko wygląda w środku. Pierwsze, co mi wpada w rękę, co mi się po prostu bardzo podoba, to jest taki peeling, pisze peeling kawowy. Pod spodem pisze cynamon. Body Boom. I fajne jest opakowanie, musicie przyznać. Bardzo fajne opakowanie. Więc jestem ciekawa w ogóle, jak to się skor ze mną pod prysznic i nawilż chciało wodą. Jak to brzmi? Jestem ciekawa w ogóle, ile to cudo kosztuje. Body Boom to edycja limitowana. Wiecie co? No nie zgadniecie. To ma, czekajcie, muszę zobaczyć, ile to ma. Jaką to ma gramaturę. Ale nie potrafię znaleźć się na opakowaniu tego, jaką to ma gramaturę. No jest takie, widać, że to jest takie malutkie, takie o, jest 50 gram. Wiecie co, 200 gram kosztuje 65 zł. Stworzony z wysokiej jakości kawy, z wielu naturalnych składników. Cynamon oraz unikalne olejki zawarte w tym produkcie poprawiają mikrokrążenie oraz wygładzenie skóry. Body Boom ma również działanie rozgrzewające, a przez to antycelulitowe. Dobra, lecimy dalej. Mamy tutaj dość sporo rzeczy. O, mam tutaj coś. Cień mineralny. Ja już mam taki jeden podobny pigmencik z Lazela. No, właśnie takie pigmenciki w takich kolorach są bardzo fajne do tego, żeby sobie właśnie rozjaśnić wewnętrzny kącik, żeby być takim akcentem rozświetlającym. To jest bardzo fajna sprawa. Już Wam mówię, ile to kosztuje. No, jest to produkt pełnowymiarowy. Ma on 1 gram i kosztuje 14,90. Jest to mineralny cień do powiek, który zawiera czyste pigmenty mineralne, jest niezwykle wydajny i bardzo trwały. Może być stosowany na sucho, jak i na mokro. Ja się z tym zgadzam w pełni, ponieważ właśnie ja zazwyczaj tych produktów tak używam i w taki sposób się sprawdzają. I następna rzecz, która mi wpada w dłoń, ale fajna buteleczka, patrzcie. Jest to olejek do ciała, pomarańcza i cynamon. Ale pięknie pachnie, Boże. I już Wam mówię, jaka jest cena. To jest, właśnie, już mam jeden taki, kojarzyłam to opakowanie. Jest to firma Mokosz, Mokosz się pisze, ale nie wiem, jak się czyta, z góry mi musicie tutaj, kurczę, wybaczyć. I jest to edycja limitowana, jest to produkt pełnowymiarowy i również ten produkt kosztuje oryginalnie 65 zł. Dobra, lecimy dalej. Dalej mamy próbki właśnie z firmy Biolik, której książeczkę widzieliście na początku i wyglądają one w ten sposób. Te wszystkie próbeczki, tak mi się wydaje, że one tutaj, tak, zestaw próbek, produktów do pielęgnacji. Ja już Wam powiem, co tutaj się znajduje. Znajduje się krem przeciwdziałający procesom starzenia się cery suchej, krem regenerujący do cery trądzikowej na noc, balsam intensywnie odżywiający, bardzo gęsty, krem nawilżający, matujący do cery mieszanej oraz krem kojący, wzmacniający do cery naczynkowej. Ja bardzo chętnie te produkty wypróbuję i jeżeli tylko się sprawdzą, to bardzo chętnie sięgnę po produkt pełnowymiarowy. Lecimy dalej. Firma Wianek
Daje nam tutaj nawilżający krem pod oczy do cery suchej i wrażliwej z ekstraktem z nasion lnu. Ja aktualnie akurat nie posiadam kremu pod oczy, ponieważ mi się skończył po prostu. I zawsze jak mi się coś kończy, to akurat Shiny Box czyta w moich myślach i akurat przysyła jakieś takie produkty, których akurat mi brakuje. Więc przysłał mi właśnie wianek, czyli krem pod oczy. No i połączenie właściwości ekstraktu z lnu oraz oleju z kiełków pszenicy gwarantuje wygładzenie, ukojenie oraz poprawę kolorytu skóry. I ten produkt pełnowymiarowy właśnie, który widzieliście, kosztuje oryginalnie 25 zł. Dalej znajdujemy błyszczyk do ust Perfect Skin The Power of Color. O, jest to prezent dla członkiń klubu VIP. Ten produkt jest pełnowymiarowy, on kosztuje normalnie 40 zł. I on ma naturalnie nawilżać i pozostawiać swój kolor nawet do 8 godzin, w co nie wierzę. Ma nawilżać i pielęgnować usta, mają się one stać miękkie i gładkie, nie zawiera parabenów i sztucznych barwników. Jest to na ogromny plus, a ja już to rozpakuję, bo jestem ciekawa, jaki on w ogóle ma kolor. Ma taki dzióbek, myślałam, że ma pędzelek, ale jazda. Wiecie, co tutaj jest napisane? Ja wam muszę to przeczytać, bo aż to jest dla mnie dziwne. Innowacyjny, wyjątkowo trwały błyszczyk zmieniający kolor na skórka pod wpływem temperatury. Przed użyciem należy oczyścić okolice, a następnie aplikować patyczkami kosmetycznymi 2-3 razy dziennie. Kolor utrzymuje się do 8-10 godzin. No, powiem wam, jeszcze takie coś widzę w ogóle, no co chodzi. I teraz przechodzę już do dwóch ostatnich rzeczy, które znajdują się w pudełku. I jeden produkt jest to produkt Oilan Balas. To krem, który ma wzmacniać naczynka, jest do cery nadwrażliwej, skłonnej do zaczerwienień. Uszczelnia naczynka, redukuje intensywność rumienia, wspomaga naturalne mechanizmy ochronne skóry. Ja mam cerę naczynkową, aczkolwiek nie ma ona jakiejś mega tendencji do czerwienienia się, do rumienienia się. No ale zawsze warto profilaktycznie dbać o właśnie tego typu, że tak powiem, skłonności naszej skóry. Teraz na pewno wiele z Was się zastanawia, skąd firma Shiny Box wie, z jakim produktem trafić do danej osoby. Ale ja Wam chciałabym to wytłumaczyć, bo to jest po prostu tak, że w momencie, kiedy stajecie się subskrybentką Shiny Boxa, to po prostu tam zaznaczacie tak w takiej jakby ankiecie, tak można by było powiedzieć, jaką właśnie macie cerę, jakie macie tendencje, jeżeli chodzi właśnie o jakieś tam zaczerwienienia, o rumienienie się, o przesuszenia na twarzy itd., itd. I tam później jest też seria pytań właśnie, która pozwala niejako im zidentyfikować właśnie z jakim typem skóry cery mają do czynienia. I stąd też właśnie dlatego bardzo często trafiają właśnie w dziesiątkę, jeżeli chodzi o dobór produktu. I jego cena to 22 zł. Także myślę, że cena całkiem spoko, bo wydawało mi się zawsze właśnie, że produkty z tej firmy są zdecydowanie droższe. Ostatni produkt w tym pudełku, teraz po prostu Wam powiem, że sama się tak uśmiałam, jak to zobaczyłam przed chwilą. Ale tak, taki to jest produkt i no nic z tym nie zrobimy. Jest to pasta do zębów Signal. Signal Expert Protection. Ja nie wiem, to jest gratis w ogóle, tutaj w tym pudełku. Ona normalnie kosztuje 10 zł, to jest pełnowymiarowa pasta. Ma mikrogranulki, które mają skutecznie oczyszczać przestrzenie międzyzębowe, ale szczerze powiedziawszy, moim zdaniem do takich czynności służy nitka dentystyczna po prostu. No i to by było na tyle. Pudełko jest puste generalnie, jak możecie zauważyć. Pudełko mi się bardzo podoba i tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o właśnie tego Shiny Boxa. To jest ostatni Shiny Box w tym roku, ponieważ jest to Shiny Box grudniowy. No i jest to też ostatni Shiny Box ogólnie na moim kanale, ponieważ zakończyłam, można by tak powiedzieć, współpracę z Shiny Boxem. I od stycznia właśnie będę chciała dla Was wprowadzić serię Big Lossy. Śledziłam na bieżąco właśnie w tym ubiegającym teraz już w tej chwili roku to, co znajdowało się w każdym miesiącu w Big Lossy i w Shiny Boxie. I powiem Wam, że zdecydowanie bardziej, jeżeli miałabym za to zapłacić, to wolałabym zapłacić za Big Lossy niż za Shiny Boxa, ponieważ właśnie Shiny Box moim zdaniem no, nie do końca jakoś miał te produkty takie, jakby Wam to powiedzieć, porywające na tyle, żeby po prostu chcieć w to zainwestować. A patrzę na to pod kątem Was, bo jeżeli ja miałabym Was zachęcać do tego, abyście subskrybowały te pudełko, to chciałabym to robić z czystym sercem, z czystym sumieniem. Zdecydowanie nie chciałabym Wam wciskać czegoś, z czego sama nie jestem zadowolona, a zdecydowanie
mogłabym policzyć na palcach jednej ręki ilość pudełek shiny boxowych, które mi się naprawdę mega podobały w ubiegającym już roku. Także mam nadzieję, że będziecie ze mną nadal i będziecie śledziły mój kanał, ponieważ właśnie od stycznia będzie nowa seria na kanale Big Lossy oraz pojawi się, mam nadzieję, że mi się to uda, troszeczkę więcej filmów i troszeczkę lepszej jakości. Także, kochani, dziękuję Wam dzisiaj za oglądanie. Nie wiem, czy będę się z Wami widziała jeszcze w jakimś filmie, jeżeli chodzi o ten okres świąteczno-noworoczny. Mam nadzieję, że tak, bo miałam dla Was zaplanowanych kilka filmów, ale niestety no, nie udało się. Czasami życie płata figle. Także mam nadzieję również, że mi to wybaczycie, moi kochani widzowie. A ja się z Wami dzisiaj już żegnam. I jeżeli się nie będziemy widzieć, to życzę Wam, żeby cały nadchodzący rok był właśnie taki, jak te święta, bo wiem, że dla wielu z Was właśnie święta są takim wyjątkowym okresem. Ja wyznaję taką dewizę życiową, że warto zrobić sobie święta przez cały rok i pamiętać o tym, żeby darzyć ludzi szacunkiem, miłością i również swoich bliskich przez cały właśnie rok. Więc takiego właśnie nadchodzącego roku również Wam życzę. Dzisiaj się z Wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się gorąco, pa!